Graniczna, wieś położona u podnóża Góry Zwycięskiej, powstała pod koniec XIII wieku. Założono ją na terenach leśnych jako duży folwark rycerski. Odgrywał on ważną rolę w dziejach księstwa świnicko-jaworskiego. Zachowane do dziś źródła historyczne podają, że Graniczna była miejscem spisania ważnych dokumentów w kancelarii książęcej. Potwierdza to dokument księżnej Agnieszki z 1375 roku, w którym przekazuje ona liczne majątki, w tym wieś graniczną, w ręce lokalnej szlachty. W pierwszej połowie XIV wieku część pól należała do mieszczan strzegomskich. W XV wieku założono pod górą drugą część wsi i od tego momentu wieś dzieliła się na graniczną, górną i dolną. Dobra rycerskie w obydwu częściach posiadały różnych właścicieli. W Granicznej Górnej osiedlili się członkowie rodu von Schindel, następnie von Richthofen, zaś do lat 30. XX wieku władała nim rodzina von Oheim. W latach 30. przekazano go na rzecz domu wychowawczego świętego Marcina w Rogoźnicy. Przyjechałam, proszę panią, w 45 roku. Wyjechaliśmy z Rodatycz, zostaliśmy wysiedleni oczywiście i przyjechaliśmy do Strzelec Opolskich. Tam mieszkaliśmy 2 lata. Chodziłam tam do szkoły 4. i 5. klasy podstawowej. Później z ojcem i z rodzeństwem starszym przyjechaliśmy tutaj, do Granicznej, w 47 roku, 1 maja. I mieszkaliśmy do dzisiejszego dnia. Były ruiny, gruzy, było wszystko zrujnowane. Mieszkali jeszcze tutaj w majątku, mieszkali Ruscy, jeszcze niektórzy, Niemców już bardzo mało było, tylko tak pojedynczo mieszkali sobie jeszcze. Później zostali wysiedleni, no i tak do tej pory zostali wszyscy. Ale ruiny były bardzo, bo tak i gruzy na Górnej Granicznej, to były domy, to wszystko było zniszczone. I tu na Dolnej też to wszystko było, bo to była Górna Graniczna i Dolna Graniczna, tak nazywamy. A i tu w parku to był pałacek, tak, piękny. Była piękna świetlica na całe chyba województwo wrocławskie, najpiękniejsza. Podłogi były oszklone, żarówki pod podłogą, fortepian, scena, wszystko kompletnie było, tam się mieściło tu za tarami w Granicznej. No, ale że tak to wszystko zostało zburzone. No i szkoła była też jeszcze za Niemców tutaj i później myśmy tutaj sobie też szkoła to było, znaczy nauczyciele tam mieszkali i myśmy to sobie wykupili i została szkoła 4-klasowa. I nasze dzieci chodziły tu do szkoły, już moje dzieci, bo ja to chodziłam do Goczołkowa do szkoły, do 5, do 6, 7 klasy skończyłam w Goczołkowie, no i później moje dzieci tak kończą i wnuki. A jeszcze jakbym tak byli tu wszyscy moi prawnuki, to by też skończyli tutaj chyba w Goczołkowie, ale że to wszystko po świecie jest. Naprzód pojechała tu siostra, tak jakby ze swoim przyszłym mężem. Mąż był tam stamtąd, z tej Sarzyny, ten chłopak. Przyjechali tu, znaleźli tu dom, wrócili i myśmy tu wszyscy przyjechali w 1946 roku, Boże Narodzenie. W ten czas był sołtysem łobodziec Michał, mego właśnie męża brat. I on przywoził wszystkich tych repartiantów, którzy się tutaj sprowadzali. To on już jak przyjechali tu na tą stację do Szczegomnia, to ze Szczegomnia przywoził tu, kto się chciał tutaj osiedlić. I myśmy się tu osiedlili. Było więcej domów może jak teraz. Znaczy była cała Górna Graniczna, bo to jest Graniczna Dolna, a była Górna Graniczna. Myśmy tam mieszkali na Górnej Granicznej, nie? Później jak utworzyli kamieniołomy zaczęły bardziej aktywnie pracować, rozwijać się, no to wszystkich tam pobudowali pod krzyżówko dla nich mieszkania, a te nasze domy są zburzone. Już teraz tam nic nie ma, oprócz kamieniołomów i tych domów tu przy torach, to nic już nie ma, nie? Pracowałam z mamą na polu. Mieliśmy trochę pola, to pracowaliśmy na polu. Jak żeśmy tylko przyjechali, to był tak chodziliśmy do szkoły, a jak wracaliśmy ze szkoły, taka pani przyjechała z Warszawy,
i zbierała rumianek, więc nas zmobilizowała do tego, żebyśmy jej zbierali rumianek. W 1947 roku na Wielkanoc, kilka dni przed Wielkanocą, żeśmy tu przyjechali. I tak do tej pory. Na początku było bardzo wesoło, bo tak tyle graniczna miała dzieci, a dzisiaj to tylko jest może 5-7. Tyle nas było. To jest moja babcia, a tak dzieci. Tutaj mam, wchodziło się na Górę Zwycięstwa. Najwyższa skała. Chłopcy tacy sprawnie to skakali do wody tam w tych. Teraz już nie ma tego nic. Od drugiej połowy XIX wieku Graniczna Górna nastawiona była na wydobywanie granitu, natomiast majątek w Granicznej Dolnej był nastawiony głównie na hodowlę bydła rogatego. Warto przypomnieć postać Frigi Baronowej von Richthofen, która pod koniec XIX wieku przejęła majątek w Granicznej Dolnej, a w 1926 roku wydzierżawiła także cały majątek w Granicznej Górnej. Dzięki niej Górna i Dolna Wieś rozwijała się intensywnie. Energiczna, z dużym zmysłem gospodarności, świetnie zarządzała majątkiem. Teraz naprawdę jest tam cała Górna Graniczna, to jest wyburzona, zakład to przejął, tylko sam piach leży i więcej nic, wszystkich wysiedlili do Szczegomnia, a tylko co na Dolnej Granicznej tutaj my jesteśmy. Tak, tu już też zaczynają się budować troszeczkę, już parę domów powstało, młodzi się budują. Także się teraz lepiej żyje, tylko że sklepu nie mamy, niestety. Żadnego? Żadnego sklepu. No i wszystko się zaopatrujemy w Szczegomiu. No teraz jest fajnie, bo młodzi zaczynają się tu budować. Już mamy chyba 3 czy 4 rodziny takie świeżo pobudowane. A my jeszcze jakoś żyjemy starzy już na tym. No dzieci nasze się, tego córka mieszka w Szczegomiu, wnuki moje mieszkają w Jaruszowie, tam na osiedlu. Smutne. Bogatsi ludzie przejeżdżają tutaj, wykupują działki, budują, a ci mieszkańcy nie mają nic do głosu. Ale skąd ci ludzie przejeżdżają, robią mury betonowe? Skąd? Nic nie wiemy. Nawet nie wiem, jak ci sąsiad wygląda. Jak sąsiadka wygląda? Nie wiem. Dziś Graniczną Górną zdominował przemysł wydobycia i przeróbki granitu. Wieś znikła z mapy, zaś mieszkańcy zostali przesiedleni do Granicznej Dolnej lub okolicznych miejscowości. W nazwie wsi pozostała tylko Graniczna. Jednak wieś rozwija się, tworząc nowe place zabaw, miejsca spotkań mieszkańców, a także dba o tereny zielone. Wieśka była dużo większa. Była Górna Graniczna, była Dolna Graniczna, dużo było młodzieży, teraz jest znacznie mniej. Młodzi powyjeżdżali za pracą na zachód, jak w całej Polsce. I po prostu wioska się wyludnia. Życie toczy się po nowemu teraz. Ja zostałem sołtysem w 2011 roku. Dzięki temu, że wybrany został nowy burmistrz Szczegomia, który miał inne spojrzenie na wieś, udało się dużo zrobić w tym okresie mojej kadencji. Został przydzielony nam plac, teren, bo do tej pory nie mieliśmy w ogóle żadnego terenu, ani świetlicy, nic kompletnie nie było. Na tym terenie został wybudowany plac zabaw dla dzieci. Z Funduszu Sołeckiego została postawiona altana, przy której odbywają się co roku festyny wiejskie. W Funduszu Sołeckiego tak samo po raz pierwszy w gminie została postawiona siłownia dla młodzieży. W przyszłości ma powstać plac zabaw, znaczy nie plac zabaw, tylko boisko sportowe do piłki siatkowej i do piłki koszykowej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W tym roku w marcu, na przełomie marca, kwietnia, została oddana po raz pierwszy w gminie też sołtysówka. To jest pomieszczenie, w którym możemy, teraz się będziemy mogli się spotykać. Czekamy tylko na
na wyposażenie tego pomieszczenia. Był park, no i ten park, jeżeli pozyskamy, no to trzeba go, tam dużo pracy włożyć w to, no to trzeba było w czynie społecznym zrobić, mieszkańców zmobilizować do tego, żeby tam te krzaki, zakrzaczenia likwidować, wyrównać, posieć trawkę jakąś, nowe drzewa nasadzić, jakieś ładne. To wszystko jest w rękach mieszkańców. Choć graniczna dolna i górna to dwa różne światy, to jednak pozostaną jedną wsią, tworząc nową, lepszą przyszłość.